jeszcze niespełna rok temu. On i jego zespół byli znani chyba tylko najbardziej zagorzałym fanom muzyki reggae w Polsce. Wszystko zmieniło się, gdy wziął udział w telewizyjnym programie TVN-u Mam Talent. Bardzo szybko rozpoczęła się oszałamiająca jak na polskie warunki popularność. Setki, a nawet tysiące rozwrzeszczanych młodych fanek pod sceną. Później była płyta, która błyskawicznie zdobyła status platynowej i tak trwa do dziś. Dziś przyjechaliśmy sprawdzić, czy najbardziej rozpoznawalny wokalista reggae w Polsce jest w dalszym ciągu tym samym sympatycznym młodym człowiekiem, czy może już kimś zupełnie innym. Panie i panowie, Kamil Bednarek i Stargard Muffin. Kamil i Maciej, czyli dwie piąte zespołu Stargard Muffin. Chłopaki, mocno się pomieszało, stanęło na głowie po tym całym zamieszaniu w TVN-ie? Witamy. No, na sam początek chcielibyśmy się przywitać. Jak się mocno zamieszało? No mocno się zamieszało. Ja tak w skrócie może powiem, że na pewno dużym plusem jest możliwość grania takich dużych koncertów, wystąpienie na reggowych festiwalach, o których zawsze nam zależało, żeby się pokazać tej reggowej publice. No i ogólnie wszystko, co się dzieje wokół, cały czas coś się dzieje, nie nudzimy się i to jest fajne, że możemy się realizować, że nie brakuje nam czasu, że każdy, znaczy brakuje nam czasu dla siebie może w ten sposób, nie, ale nie brakuje nam czasu do pracy, no. Spełniamy swoje marzenia, także. Marzenia, no. No, o tych marzeniach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy, ale na początek chciałem, żebyśmy porozmawiali o Lipkach. Kamil, opowiedz nam o swoich Lipkach, to taka magiczna nazwa, która padała gdzieś parę razy i w zasadzie nikt nie wie, o co chodzi. Drodzy Lipianie, pozdrawiam wszystkich Lipian. Tak, Lipki, no to jest moja mała Jamajka i to jest rzeczywiście prawda, że to jest moje zacisze, kiedy wracam gdzieś z trasy. Mogę. Tam się urodziłeś? Znaczy, no we Wrocławiu się urodziłem, ale tam mieszkałem od małego, nie? Od zawsze. I no tam mam przyjaciół, tam odpoczywam, tam spędzam czas wolny, chociaż teraz go strasznie mało. Ale to jest miasteczko, wioska, letnisko? To jest wioska, mała wioska poniemiecka, jeszcze z takimi... Wioseczka. Z takimi... Ale bardzo ładna, jest dużo zielonego terenu, no można się krosem wyszaleć, można sobie pomyśleć, pomedytować nad Odrą. Także mówię, jeśli ktoś lubi naturę, a ja uwielbiam, no to ma co robić, można się przejść wszędzie, gdzieś tam pomyśleć. Ale teraz, czy wszyscy z zespołu chłopacy mieszkają w Brzegu? Nie do końca. W sumie jest tak. Tylko Szymon jest z Brzegu, a my resztę jesteśmy wszyscy z okolic i jakby Brzeg to ogólnie jest nasza miejscowa, a wszyscy są gdzieś tam z okolic, także bliziutko do siebie mamy, nie? No to jak to się stało, że w 2008 roku zebraliście się wszyscy razem do kupy i powstało Stargard Muffin? No to już była silna potrzeba artystyczna. Dobrze, a teraz tak normalnie. Tak poważnie, no właśnie chciałem przejść do poważnie. No poważnie to ja się gdzieś zacząłem interesować muzyką reggae jakieś 4 lata temu. I tak mnie zafascynowała, no to krótko, no fajnie, śmieszne, krótko, no ale co poradzę, no wcześniej nie znałem tej muzyki z tej strony i udało mi się ją w końcu poznać. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że był taki moment w moim życiu, gdzie ta muzyka już po prostu tak emitowała ze mnie, że chciałem coś spróbować swojego stworzyć i sprawdzić siebie samego. Czy wcześniej w ogóle miałeś jakikolwiek kontakt z muzyką? Znaczy tak, ale to były, wiesz, jak to jakieś szkoła muzyczna i tak dalej, parę instrumentów. Stamtąd też się znamy, nie? Stamtąd też się znamy, to prawda, że mieliśmy... Tak, każdy tak, chodził. Z cegu. Każdy gdzieś tam się uczył. Na czym? Ja na saksofonie się uczyłem grać. Maciej? Perkusja. Perkusja, no. I stamtąd kontakt i mówię, kiedyś miałem strasznie bardzo, marzyłem o tym, żeby założyć zespół, żeby pograć sobie trochę i udało się, założyliśmy, zaczęliśmy grać. Ale czy to było od początku reggae? Tak, od początku roku, od samego początku. Nieważne kim jesteś, kim staniesz się, nie, ty ważne, byś miał zawsze serce nowe, chodźmy o pustułem. Nieważne kim jesteś, kim staniesz się, ważne, byś zawsze miał serce dobre. Super, co ja mówię, mam, ty kochaj mi ludzi, tak, nieważne kim jesteś, kim staniesz się, ważne, byś zawsze miał serce dobre. Super, co ja mówię, mam, tylko bajdę ludzi, yeah.
Na co dzień tysiące myśli, miło, smutek i krzyk. Ja widzę transparenty, które nie żyje człowieka. Na nich smutna twarz, zagubiona w tym świecie. Czy społeczeństwo będzie ci chce to nowy mi przyniesie? A ty obudź się, otwórz oczy i patrz. Załogiem i złem, który widzisz, co dnia masz życie. Jedną mam, więc wykorzystaj je tak. Myślałem o twoim raju, rodziło piękny kwiat. Nie patrzę, kim jesteś i kim stawisz się. Ważne być zawsze w serce dobre. Słuchaj, co mówię, no. Ty kochani, kim ci ulegnie. Tak, nie ważne, kim jesteś i kim stawisz się. Ważne być zawsze w serce dobre. Słuchaj, co mówię, no. Ty kochani, ludzi. Okej, okay, raga! Ja przykijam te dzięki aniom z głową właśnie. Gdy zamiast ciebie się pojawiła się śmierć. Dlaczego tak jest? Ja panie ciebie pytam się. Ja szukam odpowiedzi. Jak co dalej z tym człowieku wykorzystaj dobrze ten czas. Pamiętaj, że już na tym świecie tylko jeden raz. Widzę, nie zabija, bo to sobie nie umie. Dostajesz wyrach do zbory, gdy nadejdziesz życie wygnał. Nie ważne, kim jesteś i kim staniesz się. Ważne, byś zawsze był serce dobre. Słuchaj, co mówię, man. Tylko będę wrócił ulem. Ważne, kim jesteś i kim stanisz się. Ważne, byś zawsze w serce dobre. Słuchaj, co mówię, ma. Ty kochani ludzi. Pierwsze zgłoszenie do konkursu imienia Ryszarda Sarbaka w Ostrowie wysłaliście, o ile dobrze pamiętam, chyba w 2009 roku. Tak, tak. Ja się tym zajmowałem. Tak, 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 tak. To była już nasza pierwsza epka, to jeszcze właśnie takie niedociągnięcia i ten, ale... No, musimy być tutaj zgodni z prawdą, no wtedy się nie dostaliście. Tak, nie dostaliśmy się. I później, rok później się dostaliśmy. Tak. Na rok później się dostaliście, w 2010 roku zagraliście na konkursie, na festiwalu, przy festiwalu Reggae na Piaskach w Ostrowie, a no to jak było? Gorąco. Gorąco, no, ale fajny klimat imprezy, w ogóle w piękna miejscowość, zaraz blisko jezioro, kąpałem się też, no, jeszcze tam pływałem sobie, no to kurczę, jak nie wykorzystać takiego krajobrazu, no, koncert, ogólnie myślę, że... Szkoda, że nie graliśmy wtedy w ten pierwszy dzień, nie? Jakoś ten drugi dzień było mniej ludzi. Ale to był dzień konkursowy. Ale dzień konkursowy to był, a to fakt, trzeba wziąć to pod uwagę. No, ale sam klimat, ludzie byli, wiedzieli po co przyszli, nie? Oni chcieli się pobawić i się bawili, to było fajne. Wiecie co, ja zapamiętałem was, może nawet jeszcze z czegoś innego. Pamiętam, że Kamil, się non-stop uśmiechałeś, jak śpiewałeś na tym, jak przeglądałem potem jakieś klipy, nie klipy, tego rodzaju rzeczy, które się zachowały, no to widziałem, że non-stop byłeś uśmiechnięty. No to było, no kurczę, radość zagrać na regowym festiwalu, o którym zawsze chcieliśmy zagrać i widzieć przed sobą ludzi, którzy się przy tym bawią i to świetnie się bawili, mimo że było tam ich niedużo, ale bawili się świetnie i to dawało energię, nie? No w Ostrowie mamy taką zasadę na Reggae na Piaskach i na konkursie, że wybiera publiczność, w związku z tym publiczność wybrała zespół Betel, ale my po raz pierwszy pozwoliliśmy sobie, my czyli jury, przydzielić swoją nagrodę, którą dostaliście wy. Tak, no to nam się bardzo miło zrobiło, wyróżnienie. No. Piękna chwila, kurde, no, takie w ogóle... To jedna z pierwszych nagród? Nie, myśmy wcześniej też, my dawało przez te się dwa lata cały czas na konkursy jeździliśmy i jakby to był też nasz główny wytycznik gdzieś tam, chcieliśmy jakby mieć troszkę na swoim koncie i te konkursy gdzieś tam się przewijały, także tych konkursów było sporo, ale na tych rygowych nam najbardziej zależało. No tak, no bo tam jest wasza publiczność. No właśnie. Słuchajcie, to jest Szymon Chudy! Dajcie mu jakiś sygnał! Okej, Kalisz, słuchajcie! Kto z was na co dzień słucha muzyki Reggae? Łapa w górę! Yeah! Dla wszystkich wielbicielów muzyki Reggae, tak jest! O muzyce Reggae! Thank you.
pozytywnych zmian. Bardzo dużo lalek jeszcze stań, z które ma każdy z was związany. Muzyka, która prowadza nas ten piękny stan pozytywnych myśli, pozytywnych zmian. Bardzo dużo lalek jeszcze stań. Słuchajcie! Bo czasem jest ciężko, czasem jest źle, ale ty wtedy nie poznawaj się. Włącz swoje hi-fi, niech muzyka wyszuka brzmi na pełni serca. Bo ty musisz mieć pokój każdego dnia.